podmiotów społecznych, gospodarczych. I wybraliśmy, jako studia przypadku, wybraliśmy ustawę o systemie oświaty, czyli wprowadzająca obowiązek szkolny dla sześciolatków. Ustawa potocznie zwana śmieciową, czyli o gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Ustawa o zmianie ustawy o prawie geologicznym i górniczym, czyli to jest kwestia łupków. Ustawa zmieniająca zasady działania OFE, czyli to co było przedmiotem gorącej debaty publicznej. Ustawa podwyższająca wiek emerytalny, czyli ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ustawa deregulacyjna, tak zwana potocznie, pierwsza transza, bo ta ustawa ma trzy transze w tej chwili. Pierwsza jest już uchwalona, dwie kolejne są w trakcie procesu legislacyjnego. Ustawa hazardowa, jako przykład bardzo znamienny, a także ustawa o zgromadzeniach, o odnawialnych źródłach energii i dostępie do informacji publicznej. Zgodnie z przyjętą metodologią, jako podstawę do badania przyjęliśmy metodę polegającą na wysłaniu wniosków o udzielenie informacji publicznej do każdego z resortów wiodących w procesie uchwalania wymienionych ustaw. Te wnioski były, to warto podkreślić, były poprawnie formalne, były spisane na podstawie formularzy i sprawdzone pod kątem prawnym i zawierały bardzo szczegółowe w zasadzie prośby o udzielenie informacji i dokumentów. Tutaj jest katalog tych rzeczy, które chcieliśmy uzyskać od urzędów. Ta szczegółowość jest o tyle ważna, że wyszliśmy z założenia takiego badawczego, że poprosimy o maksymalnie dużo informacji, które powinny być jawne i powinny być dostępne i zobaczymy, jak urzędy sobie z realizacją takich wniosków radzą. Szczególnie tutaj na każdym etapie procesu legislacyjnego szczególnie interesowały nas dokumenty zawierające na przykład listy podmiotów społecznych, do których adresowano zaproszenia do udziału w konsultacjach społecznych, kryteria ich doboru, zasadność ich doboru. Jeśli chodzi o konsultacje społeczne, interesowały nas również wyniki tych konsultacji, czyli czy urzędy po przeprowadzeniu konsultacji społecznych tworzyły tabele wniosków i uwag nadesłanych, czy odnosiły się do tych uwag i wniosków, czy te poprawki były w jakikolwiek sposób uwzględniane w tworzeniu aktu prawnego i w jakim stopniu. Jeśli chodzi o uzgodnienia międzyresortowe, interesowało nas również zakres poprawek, które były zgłaszane przez instytucje, zazwyczaj to były inne ministerstwa, ale również inne organy administracji centralnej, które zgłaszały swoje uwagi. Interesowała nas także kwestia oceny skutków regulacji, ponieważ jak wiadomo, ocena skutków regulacji jest dokumentem, który powinien prognozować działanie danego aktu prawnego i w związku z tym powinien być rzetelnie przeprowadzony, rzetelnie stworzony na podstawie jawnej metodologii i na podstawie również ekspertyz. Stąd nasze pytania o listy, nazwiska ekspertów, doradców, podstawy źródła, na przykład wyliczeń, ekspertyzy prawne i chodziło nam o to, żeby te ustawy czy te dokumenty oceny skutków regulacji ocenić, na ile one są tworzone jawnie i na ile obywatel ma prawo poznać te nazwiska i zasady tworzenia tych dokumentów. I przechodząc już do realizacji wniosków, tu jest szczegółowo opisane. Generalnie na te 9 wniosków wysłanych, bo ostatecznie wysłano 9, dlatego że ustawa o zgromadzeniach była ustawą tworzoną w Kancelarii Prezydenta i ona nie podlega procesowi konsultacji społecznych. Na 9 wniosków można powiedzieć, że wyniki są dosyć zatrważające. Tak naprawdę na 9 wniosków otrzymaliśmy 8 odpowiedzi, z czego wszystkie w zasadzie są odpowiedziami, które nie zawierały żadnych dokumentów, nie zawierały żadnych informacji, ewentualnie szczątkowe informacje bądź jakieś pojedyncze dokumenty,
W tych 9 przypadkach zwyczajowe było odesłanie wnioskodawcy, czyli nas, do linków podanych w odpowiedzi jako źródło oczekiwanych przez nas informacji. W jednym przypadku, konkretnie jeśli chodzi o Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Finansów wezwało nas do wykazania interesu publicznego, powołując się na to, że będzie to informacja przetworzona. Po uzyskaniu takiej informacji otrzymaliśmy niewielką część dokumentów. Co do pozostałych zastosowano, znaczy odmówiono nam udzielenia, ale nie została to ta odmowa, bo jak wiadomo Państwu, odmowa udzielenia informacji publicznej jest decyzją administracyjną. W tym wypadku nie miało to formalnie znaczenia czy rygoru decyzji administracyjnej, była to jedynie informacja, że Ministerstwo Finansów odmawia udostępnienia części materiałów, ponieważ one zostały zajęte przez prokuraturę na potrzeby śledztwa prowadzonego w sprawie afery hazardowej tak zwanej. W przypadku jednego ministerstwa, konkretnie Ministerstwa Sprawiedliwości, dostaliśmy informację o skierowaniu wniosku do odpowiedniej komórki. Do dzisiaj wniosek nie został zrealizowany, żadnej odpowiedzi nie uzyskaliśmy. Oczywiście przyjmując to jako metodę badawczą, nie prowadziliśmy dalszych korespondencji z ministerstwami, uznając, że odpowiedź, jaką dostajemy, jest również odpowiedzią, która o czymś świadczy i w kilku przypadkach na przykład Ministerstwo Środowiska próbowało, prosiło o doprecyzowanie wniosku, ale nie podając jednocześnie elementów, które wymagają doprecyzowania, więc to było takie bardzo ogólne i raczej można to interpretować jako próba przedłużenia czasu na odpowiedź. Ostatecznie ta odpowiedź też nie została jakoś w pełni udzielona. Także nie dostaliśmy formalnie żadnej odmowy, natomiast informacje, tak jak powiedziałem, w większości odpowiedzi były takie, że szukaj sobie obywatelu sam. I generalnie problem nie polegałby na tym, że nas odsyłają do źródeł, bo jeśli te źródła byłyby pełne informacji, których oczekujemy, to w zasadzie nie byłoby większego problemu. Natomiast problem polega na tym, że w podanych przez urzędy linkach czy źródłach nie byłoby właśnie żadnego z oczekiwanych przez nas dokumentów. Przechodząc do omówienia studiów w przypadku. W pierwszym przypadku, czyli w ustawie o systemie oświaty, nie uzyskaliśmy, jak wspomniałem, żadnych informacji z samego ministerstwa w ramach realizacji wniosku udostępnienia informacji publicznej. Natomiast... Halo? Działa? Działa. Natomiast w wyniku przeszukania już samodzielnego, przeszukania zasobów Biuletynu Informacji Publicznej oraz przeszukania zasobów portalu Rządowego Centrum Legislacji, okazało się, że jeśli chodzi o tą właśnie ustawę, nie ma żadnych informacji ani w BIP-ie, ani w RCL-u dotyczących założeń do ustawy. Nie ma ani pierwotnych projektów, ani jakiejkolwiek korespondencji, ani listy ekspertów, listy autorów, tak jakby ustawa spadła z nieba. Jeśli chodzi o konsultacje społeczne, w Biuletynie Informacji Publicznej MEN-u nie ma żadnych informacji. Natomiast na stronie RCL-u jest dokumentacja niepełna. Nie ma listy uczestników konsultacji, nie znaleźliśmy w związku z tym kryteria ich doboru. W zasadzie opublikowane są głównie dokumenty, skany pism przewodnich. One zawierają rozdzielniki, do których organizacji zostały skierowane. Natomiast pełnej listy oddzielnej, sformułowanej i z podaniem pozwalającej ocenić, na ile te konsultacje i adresaci tych zaproszeń są związani z tematyką, no jest bardzo trudne. Warto powiedzieć, że w tych dokumentach znalazły się organizacje, które wydają się na pierwszy rzut oka dosyć luźno związane z tematyką oświaty i edukacji. I oczywiście nie oskarżając nikogo wprost i nie mając dowodów na to, że takie oskarżenie jest możliwe, udało nam się wykryć pewną prawidłowość. Mianowicie często
I to zwłaszcza najbardziej właśnie było widoczne w ustawie o systemie oświaty. Część wniosków, część zaproszeń do konsultacji społecznych była kierowana do organizacji, które jednocześnie kierują, przepraszam, nie kierują, tylko współpracują z ministerstwem w ramach realizacji różnych projektów, czyli krótko mówiąc są dofinansowywane przez ministerstwo, otrzymują od ministerstwa dotacji. Zapewne nie muszę Państwu mówić, że oczywiście większość tych odpowiedzi od tych właśnie organizacji była pozytywna, czyli pozytywnie odnosiły się do planów ministerialnych w zakresie omawianej ustawy. Nie wiem jak Państwo, ale ja potrafię sobie wyobrazić sytuację, że ktoś odpowiadając negatywnie może się obawiać, że nie dostanie dotacji. Ja nikogo za rękę nie złapałem, więc my tego nie formujemy w formie jako oskarżenia. Natomiast wskazujemy na ten problem jako jeden z elementów nieprzejrzystego procesu konsultacji społecznych, który może tworzyć sytuacje korupcjogenne czy patogenne. Jeśli chodzi o Rządowe Centrum Legislacji, jak wspomniałem, jest również tam zestawienie dokumentów. Jest mocno niepełne. Dokumenty są rozrzucone, jest to chaotyczne. Część jest w postaci skanów, część jest w postaci tylko pism przewodnich. Nie ma natomiast żadnego zestawienia uwag nadesłanych przez organizacje społeczne. Nie ma żadnego odniesienia się ustawodawcy do nadesłanych uwag. I w zasadzie to wszystko można ocenić jako konsultacje przeprowadzone pro forma, zwłaszcza, że jak wynika z pism przewodnich, pani minister Szumilas ówczesna dała organizacjom społecznym bardzo krótki czas na nadesłanie swoich uwag, precyzując jednocześnie w tych pismach, że data wejścia ustawy w życie jakby jest już wiadoma. W związku z tym no, tak naprawdę te konsultacje należy ocenić jako czysto formalne. Informacji o ocenach skutków regulacji nie ma ani też w BIP-ie ministerialnym, ani na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Jedyne fragmenty związane z oceną skutków regulacji znalazły się w opublikowanym przez RCL projekcie ustawy, w uzasadnieniu dokładnie tego projektu. W studium przypadku numer 2, czyli ustawie o gospodarowaniu odpadami komunalnymi, popularnie... Panie Tomaszu, przepraszam, że wyjdę w zdanie. Ja się czuję w obowiązku przy studium przypadku numer 2 zwrócić uwagę, że mamy 5 minut do końca. Aha, okej. Okay. A mamy 10. Wszystko jasne. Dobrze, więc ja już nie będę omawiał tych wszystkich przypadków bardzo dokładnie. Zwrócę uwagę tylko na kilka charakterystycznych rzeczy. Więc jeśli chodzi o studium przypadku numer 2, w ramach konsultacji społecznych nie ma oczywiście żadnych informacji ani na BIP-ie, ani na RCL-u. Natomiast Ministerstwo Środowiska odpowiadające za tą ustawę utworzyło stronę internetową nasześmieci.gov.pl z możliwością zapisania uwag do projektu. Jest to taki formularz, gdzie każdy obywatel może wejść. Strona ta była promowana na stronach podmiotowych resortu. Każdy obywatel czy organizacja społeczna może tam wejść, zalogować się i zgłosić własne poprawki. Natomiast strona powstała już po uchwaleniu ustawy. Nie ma żadnej informacji o tym, że jakakolwiek z tych uwag czy poprawek została wzięta przez kogokolwiek pod uwagę, czy nawet przeczytana, więc można potraktować, że ta strona jest po prostu czymś w rodzaju takiej ściany płaczu. Prawa geologiczne i górnicze, tu chciałem zwrócić uwagę na tym, że jest trochę dokumentów w BIP-ie, jest trochę dokumentów na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Nie ma oczywiście podstawowych dokumentów, czyli listy podmiotów społecznych, kryteriów ich doboru. Nie ma również informacji o ekspertach, którzy uczestniczyli w opracowaniu projektów do ustawy. Rzeczą istotną, którą tutaj w tym warto podkreślić, jest rozbieżność między dokumentami publikowanymi przez Rządowe Centrum Legislacji oraz Biletu Informacji Publicznej. Ta rozbieżność dotyczy liczby uczestników konsultacji, a także, i to wydaje mi się warte podkreślenia, na stronach RCL-u jako pisma organizacji uczestniczących w konsultacjach społecznych opublikowano dokumenty przesłane przez zarejestrowane firmy czy zarejestrowane podmioty lobbyingowe. Nie ma wyraźnego rozdzielenia między tym, czy to jest organizacja społeczna działająca non-profit, czy jest to przedstawiciel konkretnej grupy interesu. I to wydaje mi się warte i podkreślenia, i istotne.
ustawa o wypłacie emeryturze OFE, czyli ustawa podwyższająca wiek emerytalny. W zasadzie informacji jest też niewiele, zarówno w BIP-ie, jak i na stronach RCL-u. Na stronach RCL-u jest ich więcej. Natomiast w Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano w zakładce konsultacji społecznej opublikowano 4 opinie prawne. Są to opinie prawne profesora Wierzbowskiego, specjalisty danego. Niemniej jednak też warto zwrócić uwagę, że profesor Wierzbowski jest przedstawicielem cenionej kancelarii prawnej. Natomiast uczestniczył w bardzo wielu działaniach i jest bardzo często angażowany przez władze, zresztą różne władze zapewne, do prezentowania opinii prawnej. Natomiast wydaje mi się to przynajmniej o tyle nieprzejrzyste, że on otrzymuje, jak każdy zresztą kancelaria prawna i podmiot zewnętrzny, za swoje usługi otrzymuje wynagrodzenie. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby za pieniądze urzędowe, rządowe formułował opinie sprzeczne ze stanowiskiem rządu. I tutaj jeszcze chciałem zwrócić uwagę na ocenę skutków regulacji. Dokument ten nie jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej, natomiast jest dostępny na stronach internetowych jako uzasadnienie projektu do ustawy. Jest tam rozdział OSR i w zasadzie narzucająca się refleksja po lekturze jest taka, że jest to raczej uzasadnienie i propagandowa jakby amunicja do dyskusji niż rzetelne wyliczenie. No oczywiście brak jest autorów, brak jest źródeł i danych i wyliczeń. Ustawa o emeryturach to tutaj. Być może jeśli chodzi o uzgodnienia, o konsultacje społeczne, opublikowano kilka dokumentów, pomijając dokumenty organizacji czy opinie przesłane przez organizacje, które najbardziej protestowały przeciwko wprowadzeniu tego prawa, czyli przez związki zawodowe. Przechodząc do ustawy deregulacyjnej, tu akurat w odróżnieniu od poprzednich muszę powiedzieć, że muszę pochwalić. Wprawdzie dokumenty dotyczące konsultacji społecznych nie zostały opublikowane w BIP-ie, lecz są dostępne na stronie internetowej. Trzeba niestety je trochę wyszukać. To znaczy przeciętny obywatel, statystyczny Polak będzie miał z tym problemy, ale przy mocnej determinacji daje się to odnaleźć. Jest to zatytułowane jako załącznik do oceny skutków regulacji. I ku mojemu nawet zaskoczeniu było to pełne tabeleryczne zestawienie opinii i uwag nadesłanych przez uczestników konsultacji. Tabela była przejrzysta, każda uwaga była zgłoszona, zapisana, kto w jakiej treści ją zgłosił, każdą z uwag można było prześledzić. Co więcej, jest informacja, czyli odniesienie się ustawodawcy do zgłoszonych uwag, nawet z podaniem przyczyny podstawy prawnej. Więc tu akurat ministerstwo trzeba pochwalić za sporządzenie takiej tabeli, zresztą ona była aktualizowana, jest dostępna w dwóch wersjach. Natomiast, no, żeby nie było tak różowo, to jest to trudno dostępne, bo nie da się tego znaleźć po tytule konsultacje społeczne. Oczywiście tak samo nie ma autorów założeń do ustawy, nie ma autorów OSR-u, także te informacje wydają się być tajne. Ustawa o grach hazardowych, no to już bardzo krótko, bo to jest w ogóle kuriozalna dosyć sprawa. Państwo pamiętają, wybuchła afera, jedną ustawę wyciągnięto z procesu legislacyjnego, zamieniono ją drugą ustawą. Konsultacji społecznej praktycznie nie było, OSR został przypisany z wycofanej ustawy. Proces legislacyjny trwał około miesiąca, łącznie wszystkie szczeble, wszystkie elementy procesu legislacyjnego. Można stwierdzić, że w tym przypadku po prostu realizowano zamówienie polityczne, potrzebę polityczną, natomiast pominięto wszelkie wymagane nawet prawem etapy konsultacji społecznych, tworzenia w ogóle procesu legislacyjnego. I podsumowując, dostęp do, czy proces legislacyjny i dostęp obywatela do informacji o nim, należy stwierdzić, że urzędy na szczeblu centralnym notorycznie naruszają przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zamiast pełnej odpowiedzi otrzymujemy informacje, gdzie je szukać, to co mówiłem. Przekraczane są terminy, nie ma formalnej, nie ma
odwagi podjęcia decyzji administracyjnej. Urzędnik woli przeciągać korespondencję albo nie odpowiedzieć, niż podjąć decyzję o odmowie, która ma walor decyzji administracyjnej i podlega w tym wypadku ewentualnym zaskarżeniom. Oczywiście urzędy nie publikują wymaganych prawem dokumentów procesu legislacyjnego. Te opublikowane dokumenty są kompletnie przemieszane, są publikowane chaotycznie, bez większego ładu i składu. Wydaje się, że urzędy też nie tworzą wyspecjalizowanych komórek obsługi klienta, dlatego że co urząd to jest tak naprawdę inne podejście do tego samego w istocie wniosku. On się różnił nazwą ustawy, różnił się detalami, ale tak naprawdę był to do wszystkich kierowany ten sam wniosek i reakcje były różne. Myślę, że po części wynika to z tego, o czym mówiła pani doktor wcześniej, że urzędnicy, to jest kwestia tego, co jest w głowie. Jeśli nie ma urzędnik, nie ma przekonania, że powinien obywatelowi odpowiedzieć i nie ma jednocześnie nadzoru przełożonych czy takiego pilnowania, to po prostu idzie po linii najmniejszego oporu. Więc już kończąc, no to już mówiłem, wybór organizacji społecznych jest mało transparentny, często przypadkowy według jasnych kryteriów. Terminy zgłaszania uwag są często niewystarczające. Podam jeszcze jeden przykład. W ustawie o emeryturach, o OFE, przepraszam, terminy dane organizacjom społecznym wynosiły 14 dni. I większość organizacji, przynajmniej te dokumenty, które są dostępne, większość tych odpowiedzi jest bardzo kompetentnymi, obszernymi opracowaniami, po kilkudziesiąt stron nieraz, z wyliczeniami eksperckimi, nieanonimowymi bynajmniej, ale naprawdę są to dokumenty, które lektura przekonuje do czegoś. Natomiast ze strony urzędów, co później było widać na etapie dokumentów, analizy dokumentów uzgodnień międzyresortowych, inne resorty notorycznie spóźniały się z przekazaniem odpowiedzi, motywując to na różny sposób, również kuriozalny nieraz. I taki urząd X, przekraczając o 2-3 tygodnie termin na przesłanie swojego stanowiska, odsyłał w efekcie pół strony. Także proces konsultacji międzyresortowych też pozostawia wiele do życzenia. Panie Tomaszu, błagam o ostatnie zdanie. Ostatnie, to już może tutaj. Więc już wnioski będą w raporcie, zapraszam do lektury. Natomiast chciałem podkreślić tylko jedną rzecz. I to będzie w ostatnim slajdzie, nie przedostatnim. To jest dobry slajd. Dobrze, to niech będzie ostatni, a zanim się pożegnam, to powiem jeszcze jedno. Mniej więcej rok temu Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, które podejmuje szereg działań na rzecz poprawy konsultacji, jakości konsultacji społecznych, dostępu do informacji i tego wszystkiego, co mówił pan dyrektor między innymi wcześniej. Rok temu minister Boni jeszcze podpisał zarządzenie, tak zwany kodeks konsultacji społecznych, 7 zasad konsultacji. Żadna z nich nie jest przestrzegana nawet przez Ministerstwo Administracji. Dziękuję. Dziękuję ślicznie. Ja spróbuję sobie poradzić z przekazaniem. Zapraszam pana doktora Grzegorza Siebigę.